Wałbrzy odbyły się uroczystości związane z poświęceniem i nadaniem sztandaru Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży. To ważne wydarzenie w funkcjonowaniu uczelni rozpoczęła msza święta koncelebrowana w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Modlitwie w intencji pracowników i studentów przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Kochani moi, wiemy, że sztandary są nadawane także uczelniom, szkołom, szpitalom, instytucjom publicznym, ale także innym grupom, które chcą pokazać, że żyją zgodnie z pięknymi wartościami, że są zjednoczone i solidarne w wypełnianiu szlachetnej misji. Dzisiaj również Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży otrzymuje i poświęca swój sztandar. Patrzymy na to piękne dzieło ludzkich rąk, prowadzonych Bożym darem talentu i pracowitości. Sztandar to znak zjednoczenia, to symbol wartości, ale sztandar od zawsze niesie też zobowiązanie i wezwanie. Przed wiekami sztandary zagrzewały do walki, były znakiem prowadzącym zbrojne oddziały do obrony granic ojczyzny. Dzisiaj patrujemy się w sztandar Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia i myślimy przede wszystkim o wielkiej wartości tego wspaniałego powołania, jakim jest praca w opiece zdrowotnej. Myślimy o pięknej, wielkiej służbie ludzkiemu życiu, od poczęcia do naturalnej śmierci. Taka jest też posługa ratowników medycznych, którzy kształcą się w szkole przeżywającej dzisiaj swoją wspaniałą uroczystość. Niestety we współczesnym świecie, także w naszej ojczyźnie, coraz trudniej mówić o powołaniu do służby, o powołaniu do miłości. Pojawia się tak wiele groźnych pomysłów przeciwnych Bogu, ludzkiemu życiu, rodzinie. Narzuca się dzisiaj tak zwane nowe sposoby myślenia i zachowania. Lansuje zło i grzech, lansuje zbrodnicze ideologie wrogie naszym chrześcijańskim wartościom i tradycjom. A święty Jan Paweł II ostrzegał nas przed laty, że pokusa urządzania świata i swego życia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii istnieje i zagraża również nam. A życie ludzkie i świat zbudowane bez Boga w końcu obracają się przeciwko człowiekowi. Kochani moi, Chrystus przypomina nam w Ewangelii: wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Jednocześnie Zbawiciel mówi nam, że wśród wszystkich przykazań dwa najważniejsze zobowiązują nas do miłości Boga i miłości drugiego człowieka. Dlatego też troska o ludzkie zdrowie i życie jest jedną z najpiękniejszych form dzielenia się miłością z drugim człowiekiem, a przez to jest wypełnieniem w konkretnych realiach chrześcijańskiego powołania. Dlatego w przemówieniu wygłoszonym w Szpitalu Miłosierdzia Bożego w Melbourne podczas pielgrzymki do Australii święty Jan Paweł II powiedział: Wasza praca jest uprzywilejowaną formą ludzkiej solidarności i chrześcijańskiego świadectwa. W imieniu społeczności uczelni o poświęcenie sztandaru i błogosławieństwo poprosił profesor Witold Wincenciak, rektor Wyższej Szkoły Ochrony Zdrowia. Szanowni Państwo, chciałem w imieniu Wyższej Szkoły, Senatu Wyższej Szkoły Ochrony Zdrowia, Rady Oddziału Regionalnego Towarzystwa Powszechnej oraz własnym, oraz wszystkich zebranych tutaj, poprosić Jego Ekscelencję księdza biskupa o poświęcenie i błogosławieństwo tego sztandaru. Chcielibyśmy, aby ten sztandar symbolizował i niósł w sobie te wartości, które historia naszej Rzeczypospolitej w dziejach ludzkości wypracowała i narodu polskiego. Mam na uwadze triadę Bóg, honor, ojczyzna. Chcę zapewnić Ekscelencjo, iż zrobimy wszystko, by te wartości były respektowane w codziennej działalności. Będziemy się kierować tym, by nasi studenci w pełni przestrzegali tego, co jest tak piękne, jak sprawiedliwość, prawda i miłość. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom i umacniasz nas w czynieniu dobra, pobłogosław ten sztandar Wyższej Szkoły Ochrony Zdrowia w Łomży. Spraw, aby wszyscy, których ten znak będzie jednoczył, stali się wspólnotą pokoju, która rozwijać się będzie poprzez zdobywanie wiedzy. Niech wszyscy, nad którymi ten sztandar będzie powiewał,
będą zawsze gotowi do niesienia pomocy innym. Za pomocą świętych patronów życia akademickiego udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, gdy pełnią posługę na rzecz bliźniego. Niech hasło Bóg, honor, Ojczyzna towarzyszy na co dzień ich służbie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Po mszy świętej, poczet sztandarowy, goście honorowi, pracownicy uczelni i studenci poprzedzani przez zespół mażoretek i orkiestrę przemaszerowali do Centrum Kultury przy szkołach katolickich. Uroczystość w auli Centrum Kultury rozpoczęło wprowadzenie sztandaru uczelni medycznej i hymn państwowy. Nadanie sztandaru to okoliczność jednocząca społeczność całej naszej uczelni, powiedział profesor Witold Wincenciak, rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia w Łomży. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wzbogaca ofertę edukacyjną w Łomży i regionie. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ma nie jedyną uczelnię w kraju, to jest 7 uczelnia. My mamy 7 uczelni. Nasza uczelnia odgrywa istotnie, mnie się wydaje, ważną rolę i to jest też, powiedzmy sobie, odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. To jest uczelnia, która powstała na prośbę i życzenie słuchaczy Policjalnej Szkoły Medycznej o kierunku ratownik medyczny. Ta szkoła kierowana przez panią Albinę Teresę Galik-Hojak, długo kierowana przez nią, po prostu przygotowała do pracy na szczeblu policjalnym ponad 800 absolwentów. I ci absolwenci upominali się, że oni chcą się uczyć. Oni chcą doskonalić swój warsztat. Oni chcą podnieść swoją wiedzę, albowiem obowiązek taki nałożyła nowa ustawa o ratownictwie medycznym. Już mamy w ubiegłym roku już mieliśmy pierwszych absolwentów. Mamy w tej chwili już nowy, drugi kierunek, terapia zajęciowa, która również będzie służyła, powiedzmy sobie, człowiekowi w sensie takim niezwykle potrzebującym w zakresie rehabilitacji, w zakresie resocjalizacji i innych schorzeń, powiedzmy, i potrzeb społecznych. Także te dwa kierunki na razie funkcjonują w tej szkole. Mamy też studia podyplomowe w zakresie BHP, w zakresie opiekuna medycznego oraz neurologopedia. Neurologopedia, jak sama nazwa wskazuje, będzie to logopeda przygotowany również do niesienia pomocy ludziom o ciężkich schorzeniach neurologicznych. W czasie uroczystości przewodnicząca Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Krystyna Wróblewska przedstawiła informację dotyczącą działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które jest organem założycielskim uczelni medycznej. Dużym osiągnięciem naszego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży jest powołanie Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP, w której uruchomiono kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne, odpowiadając tym samym na potrzeby nowych rozwiązań prawnych w zakresie zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że studia te na poziomie licencjackim na kierunku ratownictwo medyczne zostały zorganizowane na prośbę absolwentów studium ratownictwa medycznego TWP w Łomży. W roku akademickim 2013-2014 pierwsi absolwenci ratownicy medyczni tego kierunku otrzymali dyplom licencjata.
czasie uroczystości fundatorzy sztandaru oraz goście honorowi dokonali symbolicznego umocowania gwoździ na drzewcu sztandaru. Najważniejszym wydarzeniem uroczystego spotkania było przekazanie sztandaru. Ryszard Piotrowicz, dyrektor generalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, przekazał go profesorowi Witoldowi Wicenciakowi. Następnie sztandar został przekazany studentom. Po przekazaniu i prezentacji sztandaru przedstawiciele studentów złożyli ślubowanie. Uroczystość była także okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla uczelni i Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży. Złotą odznakę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej otrzymała Aleksandra Wiszowata, srebrną Krystyna Brzozowska-Przychodzeń. Piętnastolecie oddziału i 65-lecie działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej było także okazją do uhonorowania licznego grona pracowników i osób szczególnie zasłużonych dla stowarzyszenia. Podczas uroczystości nie zabrakło również przekazywanych życzeń i gratulacji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pracowali na ten status, jaki łomżyński oddział wypracował w ostatnich latach i renomę, jaką cieszy się wśród mieszkańców. Mimo wielu trudności, niełatwego przecież rynku edukacji, bardzo szybko zdobyliście Państwo solidną pozycję w panoramie łomżyńskich szkół. Życzę, aby nie wyczerpało się źródło nowatorskich pomysłów i rozwiązań, aby kolejne rocznice były wypełnione sukcesami i osiągnięciami, które będą inicjowane pod auspicjami Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia. Życzę wszystkim pracownikom, współpracownikom, studentom, uczniom, słuchaczom, całemu środowisku Towarzystwa Wiedzy Powszechnej spełnienia marzeń i realizacji zamierzonych celów, wszystkim sukcesów oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję z całego serca. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej kształci na kierunku ratownictwo medyczne. W tym roku w uczelni otwarty zostanie nowy kierunek kształcenia – terapia zajęciowa.